Cześć, witam Was. Minęło kilka dni od naszego ostatniego spotkania, a to już jest nowy rok. Piękny nowy etap, nowy cykl rozpoczyna się. No właśnie, nowy rok. Ciekawy temat, ciekawy moment. Noworoczne zobowiązania. Czy one mają sens? Z punktu widzenia moich doświadczeń, mojej świadomości, to te zobowiązania właściwie nie mają znaczenia. Dlatego, że to są zobowiązania podejmowane przez nasz umysł, nasz lokalny umysł, przez moje ego. Życie jest to gra. Taka gra naszego umysłu z nami. Rozmawiamy. Jesteśmy przez całe życie jesteśmy w jakimś dialogu. Z kim ten dialog prowadzimy? Bo ja u siebie odkryłem, że prowadzę dialog z dwoma podmiotami. Albo z moim ego, z moim umysłem lokalnym, który, jak mówiłem, jest ma tyle tych programów i on prowadzi grę nie fair. On jest niestabilny. Za chwilę może wejść inna idea, inna myśl i sugeruje mi jakiś inny temat. Jest i drugi podmiot, z którym ja prowadzę dialog. To jest moja wyższa jaźń, moja świadomość. To już jest zupełnie inna przestrzeń. Przestrzeń stabilności, przestrzeń ciszy, spokoju. I jeśli na początku roku ten mój umysł lokalny, to moje ego, które tak możemy też nazwać, przypomniało sobie, że o, mam taki program w sobie, co roku bawimy się w zobowiązania. No i to dzisiaj też poddaje mi taką myśl. Jeśli ta myśl, ta idea pochodzi z mojego ego, ona jest płytka, ona nie ma głębokich korzeni. No i nie ma szans powodzenia, ponieważ ten nasz umysł, on o tym zapomni. Za dzień, za dwa, za trzy, najpóźniej za miesiąc. Żeby się rozwijać, trzeba sięgać do tego umysłu, można by nazwać boskiego, kosmicznego, tego mojej jaźni. Kochani, te zobowiązania są częstokroć wartościowe, wydają nam się wartościowe. Mamy szereg namiętności. Może nadużywamy alkoholu, może nadużywamy czyjejś cierpliwości w rodzinie, może nie jesteśmy uczciwi i chcemy stać się lepszymi. Dobrze, fantastycznie, bosko. I ja to wspieram i powiem Was, kocham Was za to. Ale też po miesiącu nie złamuj się, jeśli to zobowiązanie będzie Ci ciężko zrealizować. Nic strasznego. Idziemy dalej. Miejmy świadomość, że jest to zobowiązanie naszego umysłu lokalnego. Na razie jeszcze lokalnego. Czyli naszego ego. Kochani, większość waszych, naszych, moich zobowiązań jest szlachetna. Pobudki są bardzo cenne, piękne. Tylko, że jeśli je oprzemy tylko i wyłącznie na naszym ego, to one mogą nie zafunkcjonować, dlatego że nie są oparte na, powiedziałbym to tak obrazowo, na głębokim korzeniu, nie są oparte w naszej istocie. I do tego jest potrzebna nam głębsza świadomość, budzenie się, ażebyśmy odkryli w sobie ten korzeń, tą świadomość, tą jaźń, bo jeśli my podejmiemy zobowiązanie z poziomu tej boskiej jaźni, boskiej istoty, to my pokonamy to zobowiązanie, wykonamy to zobowiązanie. Nie oprotestowuję naszych zobowiązań. Podejmujmy zobowiązania, bawmy się życiem.
Ale w międzyczasie spróbujmy dotrzeć do naszej istoty, do naszego źródła, do naszego nasienia naszej boskości, do naszej jaźni. I gdy to odkryjemy w sobie i z tej płaszczyzny, z tej właśnie głębi będziemy podejmować zobowiązania, no po prostu otworzymy wielki wodospad radości, miłości, wielki wodospad kreacji. Bo to jest coś totalnie innego. Coś, co jest stabilne, stałe i wieczne w odróżnieniu do naszego ego, które jest podejrzliwe, kruche i niestabilne. Do zobaczenia.